Witam Państwa po przerwie. Druga część programu Galaktyka Pomerania, trochę niekonwencjonalnie, bo na stojąco, albowiem pragnę zapowiedzieć występ dwóch tancerek Szkoły Tańca Impact. Tuż po występie zapraszam Państwa na wywiad z całą, ale w sumie nie całą grupą. Zaraz Państwo zobaczycie, ile osób będzie na scenie i o czym będziemy rozmawiać. Jednak na początek zapraszam Państwa na występ. Sometimes saying it all, gotta let go. Now I wanna celebrate and live my life. Państwa po przerwie. Nie jestem sama, jak sami Państwo widzicie. Jest ze mną pani Dorota Gaweł, założycielka Szkoły Impact, dodatkowo też i przede wszystkim dyplomowana choreograf tańca współczesnego. No i nie jest to cała grupa Impact, bo tak naprawdę ile osób liczy Impact? Szkoła Tańca Impact posiada około 200 tancerzy. Dzisiaj jest ze mną garstka, reprezentacja. Posiadamy około 10 grup tanecznych, tańczymy w różnych stylach tańca, mamy kolorowe kostiumy. Powiedzmy coś o tych stylach, jakie style reprezentujecie i w jakich stylach uczą się tancerze i co tańczycie? Zaczęło się od techniki tańca współczesnego. Byliśmy tutaj prekursorem na rynku szczecińskim w technice tańca współczesnego. Teraz wprowadziliśmy hip-hop, disco, show dance, stąd te cekiny, ale również bazujemy cały czas na podstawach tańca klasycznego. Wprowadziliśmy zajęcia z akrobatyki. Widzę dziewczęta w różnym wieku. Tak. Mam rozumieć, że tańczy się od jakiego wieku? Od małego. Czy jest jakaś dolna granica właściwie? Nie. A to są dziewczynki, te najmniejsze, które mają 6, 5, 7 lat i tańczą już od tamtego roku. Są dziewczyny, które są w średnim wieku i tutaj ze mną najstarszej grupy nie ma, to już są dorosłe pannice, dorosłe tancerki. A jak wyglądają próby? Ile czasu w ciągu dnia dziewczęta muszą poświęcić na próby, na przygotowanie się do występu, aby też nie zaniedbywać szkoły i jakoś to godzić też z czasem wolnym? Generalnie zajęcie mamy dwa razy w tygodniu, ale to zależy od poziomu grupy, bo każda grupa ma inny poziom tańca i inną troszeczkę technikę tańca, ale generalnie jest to dwa razy w tygodniu, starsze grupy po półtorej godziny, po dwie, mniejsze po godzinkę, ale jak zbliżają się festiwale, gorące momenty, to naprawdę nie mamy wolnych weekendów i tańczymy od rana do nocy i mówię tylko tancerzom, termos z herbatą, pizza, co tam jeszcze, jabłuszka. Tak? No właśnie dziewczyny, a co powinna jeść tancerka, kanapki. Aby...
Właśnie, aby czuć się lekko na występie, aby było wszystko w porządku, aby być zarówno najedzoną, aby mieć energię, no i aby czuć się jakoś tak lekko. Co jecie zazwyczaj przed występami? Głównie kanapki, normalnie jabłka, jakieś zdrowe owoce, warzywa, nie żadne fast foody i takie ciężkie jedzenie, tylko takie lekkie. Dużo wody i też jak mamy dużo pracy i jakieś festiwale męczące, to tancerze piją wodę z cukrem, proszę, glukozę. Tylko i wyłącznie. Tylko. Wspomniała Pani o festiwalach, o wyjazdach. Gdzie zazwyczaj jeździcie na festiwale, na przeglądy? No i wspomnijmy też tutaj o pucharze. Za co ten puchar? Jeździmy po całej Polsce, również czasem za granicą. Byliśmy już w Rostocku, byliśmy w Legnic. Na międzynarodowych też festiwalach. Jeździmy bardzo dużo po Polsce. Byliśmy na międzynarodowym festiwalu w Gorzowie parę razy, byliśmy w Lęborku, w Malborku, byliśmy w Bydgoszczy, tak. O wszystkich festiwalach nie pamiętam, ale naprawdę mamy dużo tych festiwali, co roku dużo jeździmy, coraz więcej. A ten puchar, który trzyma tancerka Daniela, jest to puchar, który dostaliśmy zaledwie 2 dni temu na gali naszej w Teatrze Polskiej, na gali Studia Tańca Współczesnego Impact. Dostaliśmy go od dyrektora Domu Kultury, pana Wojciecha Braciszewskiego, za całokształt osiągnięć artystycznych Szkoły Tańca. To i tak bardzo skromnie Pani opowiada o tym, bo ja muszę Państwu powiedzieć, że gdy rozmawiałyśmy przed wejściem na żywo, Pani Dorota powiedziała, że tak naprawdę tych nagród i tych pucharów jest tak wiele, że nie zmieściłyby się one chyba na naszej pomeranijnej, pomeraniowej scenie. Dlatego też należą się tutaj gratulacje. Trzymamy je w Domu Kultury. Powiedzcie dziewczyny, ile czasu już trenujecie, ile czasu tańczycie? Ja tańczę 8 lat w Impakcie. Ja tańczę 6 lat. A ja dopiero przyszłam, bo rok temu byłam, ale zrezygnowałam i znowu przyszłam. A powiedzcie, Pani Dorota jest wymagającą nauczycielką dla Was? Jest wymagająca, ale to nawet dobrze, bo wtedy więcej nagród wygrywamy. Jesteśmy bardziej przygotowane. Nie sposób nie zapytać. Proszę powiedzieć, kto szyje kostiumy, bo tutaj mamy ogromne zróżnicowanie. Podejrzewam, że nie są to wszystkie, bo też wszystkich osób nie byliśmy. Nie są to wszystkie kostiumy. W tym roku uszyliśmy ponad 200 kostiumów. Jesteśmy na stale, współpracujemy na stałe z 4 pracowniami, z czego panie szyją dla pleciugi, dla opery, szyją też dla nas. Szyje też nam pracownia Fanfaronada, bardzo znana w Polsce. Projektujemy razem te kostiumy. Nie ukrywam, że każdy kostium ja wszystko zatwierdzam i jak coś mi nie pasuje, to mówię, nie, tu przeróbki tu robimy. Tu na przykład jest kostium policjantki, Ola prezentuje, który był zupełnie inny jakby w prototypie, po czym kiedy go ubrał, zawsze szyjemy prototyp, kiedy go tancerz ubrał, patrzę jak to pracuje, jak to wygląda, myślę sobie, o nie, coś tu nie gra i po 2 dniach w czasie weekendu myślałam, co tutaj zrobić, to powstał zupełnie inny, piękniejszy jeszcze projekt. Kończy nam się niestety czas, ale jeszcze chciałabym zapytać, czy ktoś, kto ogląda może teraz nasz program i jakaś mała dziewczynka, która marzy o karierze tancerki, czy byłaby chętnie przyjęta przez Szkołę Impact, czy każdy może się uczyć u Was, może przyjść i gdzie do Was przyjść, gdzie macie swoją siedzibę? Oj, mamy 4 siedziby, współpracujemy z Domem Kultury, współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 16, 51 i 35 oraz na Przedsławiu. A czy przyjmiemy? Przyjmiemy, nie? Oczywiście, przyjmujemy wszystkie dzieci i wszystkie dzieci u nas się bawią, trenują, trochę dużo ćwiczymy, ale przy okazji też się trochę bawimy, staramy się tak wypośrodkować, żeby coś z tego życia też mieć. Z tego tańca, z tej pasji. Pani Dorota Gaweł, założycielka Szkoły Tańca Impact, no i piękne tancerki, które mieliście Państwo okazję oglądać, no niestety nie całą grupę, ale myślę, że na występy jesteście Państwo zawsze mile przez Panią Dorotę i przez tancerki zapraszani. Dziękuję tak bardzo jest. Za rozmowę, dziękuję bardzo. Wam dziewczyna, a ja wracam do Państwa po przerwie. Thank you.
Witam Państwa po przerwie. Bardzo szybko zmieniliśmy tutaj scenografię, że tak powiem. Zmienił się też gość, Łukasz Musiał, grupa Basta. Basta, no właśnie, czym zajmuje się Basta? Bo nazwa grupy jest dosyć wymowna, no ale czemu mówimy stop? Czemu mówimy Basta? Dokładnie, Basta, Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt. Mówimy dość przedmiotowego podejścia do zwierząt, tak mogę powiedzieć wkrótce. Zajmujemy się szerokim pojętym promowaniem ekologii, ekologii głębokiej, głównie prawami zwierząt oraz promowaniem diety wegetariańskiej i wegańskiej. Powiedzmy też może słowo o tym, jakie inicjatywy podejmujecie w Szczecinie i w jaki sposób można też z Wami współdziałać. Gdzie i kiedy organizujecie się i jakie są to spotkania, inicjatywy? Coś, czemu chcemy powiedzieć basta, no ale gdzie się spotkać i gdzie dać temu wyraz? Znaleźć nas można przez naszą stronę internetową bastaszczecin.pl oraz na Facebooku. Ostatnia inicjatywa w Szczecinie to chyba było na Wojska Polskiego, akcja wegetariańska. Tak, ostatnia nasza inicjatywa to Wege Weekend, czyli trzydniowa w sumie impreza promująca właśnie weganizm poprzez takie rzeczy jak warsztaty kuchni wegańskiej, różne rzeczy edukacyjne dla dzieci, czyli żonglerka, warsztaty aktorskie i tego typu inicjatywy. Oprócz tego prowadzimy jedną z naszych największych kampanii, czyli kampanię Szczecin bez futra, gdzie przeciwstawiamy się hodowli zwierząt na futra w naszym województwie oraz zachęcamy do niekupowania takiej odzieży. Ta kampania też jest podłączona pod ogólnopolską kampanię Antyfutro, która ma doprowadzić do całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce. A jakie są efekty Waszych działań w Szczecinie? Czy jest jakiś odzew ze strony władz? Czy jakoś współpracujecie z tymi władzami? Czy Wasze protesty przynoszą jakiś rezultat? I czy wchodzicie w ogóle w jakąś interakcję i w dialog z władzami, z ludźmi? Czy po prostu robicie swoje, a ludzie nie reagują? Jak jest z ludźmi? Jeżeli chodzi o zwykłych mieszkańców, że tak powiem, społeczeństwo, to jest coraz większa tego świadomość i dużo ludzi zauważamy, że popiera nasze inicjatywy. Chętnie się podpisuje pod naszymi petycjami, czy właśnie jest chętna pomagać nam. Jeżeli chodzi o władze i różne instytucje, to niektóre stowarzyszenia chcą z nami współpracować. Jeżeli chodzi o władze na przykład, to protestując przeciwko fermom w Myśliborzu, dostaliśmy zaproszenie od burmistrza na konferencję, w której byli zaproszeni goście z Polski związane z przemysłem futrzarskim, ale również ekolodzy czy przeciwnicy. Była taka dosyć duża konferencja, żeby mieszkańcy mieli świadomość tego, w czym tkwi problem. Także w jakimś stopniu jest to na pewno zauważane przez władze i przez media. Okres letni to czas, kiedy pojawiają się cyrki. W Szczecinie też będziemy gościć cyrk. Czy już jesteście przygotowani na przykład na ten wyjazd? No i takie proste pytanie, choć nie wiem czy proste, czy cyrk jest rzeczywiście miejscem tylko uśmiechu, zabawy i miejscem szczęścia? Co się tam dzieje ze zwierzętami tak naprawdę? Jeżeli chodzi o cyrki, to tak naprawdę cyrk ma dwie twarze. Jedną, którą poznają zazwyczaj dzieci, czyli muzyka, przebrane zwierzęta, klauny, akrobaci i tak dalej. A druga kwestia to rzecz, która się dzieje ze zwierzętami, a o której w cyrku się nie mówi, o której mówią właśnie aktywiści, czy różne nagrania udokumentowane, czy to w Polsce, czy za granicą. Czyli to, że zwierzęta tak naprawdę strasznie cierpią w cyrku. Z różnych względów, czy to odizolowanie od naturalnego środowiska, czy przetrzymywanie w klatkach, czy łańcuchy, czy choćby najgorsza rzecz, czyli tresura, która odbywa się zazwyczaj za pomocą przemocy. A czy można temu jakoś zapobiegać? Czy my na przykład możemy jakoś na to reagować? Bo za to są chyba jakieś groźby, są za to jakieś kary, ponieważ są to czynności, które po prostu no, nie powinny mieć miejsca. W jaki sposób wy reagujecie? Znaczy podstawową rzecz, którą my zachęcamy do mieszkańców, to jest to, żeby nie wspierać cyrków, gdzie wykorzystuje się zwierzęta. Żeby po prostu nie chodzić do takich cyrków, bo wtedy wspieramy i to nigdy się nie skończy. Jeżeli chodzi o na przykład znęcanie się nad zwierzętami, to ciężko takie rzeczy ujawnić, udokumentować, bo zazwyczaj tresura dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Także tylko nagrania
przez aktywistów, choćby właśnie za granicą, były dokonywane raczej albo ukrytą kamerą przez pracownika, który się zatrudnił, albo aktywiści się włamywali do cyrku, czy gdzieś tam z oddali próbowali sfilmować, ponieważ no, tego na co dzień nie ma. Czy tutaj na naszej ziemi szczecińskiej często dochodzi do tego typu brutalnych zdarzeń, zajść, czy jest to raczej sporadyczne? Czy to po prostu jest tak, że to się dzieje, a my rzeczywiście o tym nie wiemy? I dlaczego my o tym nie wiemy i dlaczego się o tym nie mówi? O tym, co złe dzieje się zwierzętom? Znaczy, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, to się dzieje zazwyczaj na początku, czyli od małego. Po prostu zwierzę musi być uczone pokory przez stresera, dlatego jest od małego bite, bo tygrysa nie da się raczej nagrodami zachęcić do skoku przez płonące koło, tylko trzeba używać do tego właśnie pejcza czy pałki pod napięciem. No tak jak mówię, takie rzeczy są ukrywane i niewidoczne, także ciężko powiedzieć, na ile to ma miejsce, kiedy cyrki przyjeżdżają do Szczecina. Na pewno jest o tyle widoczne, jeżeli pójdziemy pod cyrk właśnie w Szczecinie, na przykład w ten weekend, to zobaczymy, że zwierząt zazwyczaj się nie wypuszcza, że mają małe wybiegi albo wręcz są w klatkach. Jeżeli chodzi o tygrysy, to 90% swojego życia spędzają w klatce. Jedyny moment praktycznie, który wychodzą, to jest kiedy wychodzą na arenę, na krótkie przedstawienie i znowu wracają do klatki. Także nawet nie chodzi, jedna kwestia to jest znęcanie się, bicie, tresowanie, a druga kwestia to jest w ogóle warunki życia, czyli całe życie w klatce. Czy będziecie w ten weekend protestować pod cyrkiem? No i jakie są wasze oczekiwania wobec właścicieli cyrku, no i wobec ludzi? Co ludzie powinni zrobić, abyście wy też byli usatysfakcjonowani, abyśmy razem powiedzieli basta, przeciw czemu basta? Będziemy protestować oczywiście i w sobotę i w niedzielę przed występami cyrku. Teraz mamy taką dosyć inną formę, ponieważ właśnie na ostatnim Wege Weekendzie, który organizowaliśmy, dzieci robiły transparenty Cyrk bez zwierząt, także tym razem będziemy stali z transparentami wykonanymi przez dzieci. To też ma symbolicznie pokazać, że nie wszystkie dzieci tak jakby popierają i niektóre są świadome tego, że zwierzętom dzieje się krzywda. Przede wszystkim oczekują od ludzi, żeby nie poszli do tego cyrku, żeby nie wspierali oraz żeby zachęcali innych właśnie do tego, czyli nie chodzenia do cyrku, gdzie wykorzystuje się zwierzęta. Będziemy również wręczać dzieciom kolorowanki o wyprawie Mirka do cyrku. Jest to krótka bajka, która pokazuje właśnie, jak ojciec zabiera dziecko do cyrku i w pewnym momencie działa powiedzmy magia i zwierzęta przemawiają i skarżą się na swój los. To bardzo wymowne. A proszę powiedzieć, czy każdy może należeć do tej grupy, waszej grupy, bo może któryś z telewidzów, który teraz nas ogląda i słucha, chciałby też powiedzieć basta, jasno i dosadnie. I w jaki sposób się z wami kontaktować? Powiedziałeś wcześniej, że strona internetowa, może powiedzmy, jaka to strona? Wystarczy wejść na stronę www.bastaszczecin.pl i napisać do nas maila lub przyjść na jedną z naszych akcji. Jak najbardziej szukamy nowych osób do naszej inicjatywy. Zazwyczaj to jest tak, że osoby pierw przychodzą, biorą udział w naszych akcjach albo nam pomagają w jakiś sposób i po jakimś czasie, jeżeli chcą przystąpić i powiedzmy systematycznie brać udział w naszych działaniach czy w działaniach organizacyjnych bardziej, to wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Można by to tak podsumować, że nie strumień drąży skałę, lecz wolne kapanie i być może nasze działania z wami, współpracy z wami będą właśnie tymi kroplami, aby coś zmienić w świecie zwierząt. Możemy zacząć już od tego weekend, kiedy będziemy mogli powiedzieć basta złemu traktowaniu zwierząt w cyrku. Łukasz Musiał, grupa Basta, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i daję Państwu chwilę do namysłu, abyśmy zastanowili się nad tym, czy dobrze rzeczywiście traktowane są zwierzęta w naszym otoczeniu. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, po której przychodzę tutaj z... Powiem Państwu po przerwie. Przyjdę z bardzo ciekawym gościem. Jak sami Państwo widzicie, jestem z tym tutaj pięknie zapowiadanym gościem. Jest to kotek czy kotka? Pani Ewa Uczak, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Dzień dobry Państwu, kotka. Kotka, tym razem kotka. Spotykamy się tutaj co tydzień, drodzy Państwo, w ramach akcji Adoptuj Zwierzaka z Pomeranią. No i teraz mamy tutaj kotkę.
proszę powiedzieć słowo o tej kotce. Czy to jest znowu kotek, który pochodzi z działek? To jest kotek, kotka, ona ma około 8 tygodni. Kotka jest do nas przywieziona przez ludzi, którzy znaleźli ją na, no, na terenie swojej posesji. Najprawdopodobniej mama była również dziką kotką. W tej chwili jest u naszej wolontariuszki, gdzie zaznajamia się z człowiekiem, z naszymi obyczajami. I na dzień dzisiejszy jest już gotowa do adopcji, czyli szuka nowego domu. Przez ostatni tydzień coś się zmieniło? Czy jakieś nowe zwierzęta do Państwa przybyły? Jakieś sytuacje miały miejsce, żebyśmy powiedzieli naszym rodzicom? Czy to się codziennie zmienia? Codziennie się coś dzieje, codziennie niestety więcej jest osób, które przychodzą do nas oddać zwierzaka, a mniej osób, które chcą zaadoptować. Przy czym my pomagamy znaleźć zwierzęciu nowy dom, ale nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć zwierzę. Także są ludzie, którzy przychodzą i mówią, bo ja chcę oddać. Powiedzmy też o tym, o czym mówimy już od pewnego czasu, gdy spotykamy się tu cyklicznie. Gdy robi się ciepło, ludzie rzeczywiście przychodzą do Państwa, myśląc, że na wakacje pozbędną się, brzydko mówiąc, swojego kotka czy psa, ale ludzie też nie wiedzą o tym, że można adoptować zwierzę na okres wakacyjny. Można być takim opiekunem wakacyjnym? Czy... To znaczy wakacyjnym, można być domem tymczasowym, stworzyć dom tymczasowy, dokładnie. Także te zwierzaki przebywają w tym momencie u nas do momentu, kiedy znajdzie się taki docelowy właściciel dla nich. Bardzo grzeczna kotka, drodzy Państwo, jak sami widzicie, w przeciwieństwie do tych kotków, które były chyba 2 lub 3 tygodnie temu, bardzo grzeczne zwierzę. Zachęcam Państwa do tego, aby adoptować taką kotkę właśnie na wakacje, może osoba starsza, może rodzina, która ma małe dzieci, no bo powiedzmy, wcale nie jest tak, że dziecko w domu oznacza brak zwierzęcia w domu. Nie, absolutnie. Możemy uczyć dzieci w ten sposób, jak traktować zwierzęta, już małe dzieci. No ja akurat tak zrobiłam, u mnie to funkcjonuje. Nie zawsze się to udaje, ale myślę, że warto próbować. O Jezu, uciekł mi. Pani Ewa Łuczek, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, no i nasza akcja Adoptuj Zwierzaka z Telewizją Pomerania. Zachęcam Państwa do wysyłania maili, no i pytań na naszego maila redakcyjnego lub bezpośrednio na stronę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Szczecinie. Zapraszam Państwa do tego, abyście się zastanowili nad tym, czy właśnie takiej słodkiej kotki nie przygarnąć na okres wakacyjny. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, a po przerwie ostatni gość. Witam Państwa po przerwie, ze mną ostatni gość, kobieta sukcesu, można by powiedzieć, pani profesor, doktor habilitowana Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Kolegium Baltikum. Serdecznie wszystkich witam i cieszę się, że w tej telewizji akurat mogłam się znaleźć, bo jest to miejsce jednak takie, gdzie człowiek czuje się, no jednak, wśród ludzi od razu. Proszę powiedzieć, 12 czerwca uczelnia Kolegium Baltikum otrzymała prestiżową nagrodę, już po raz drugi, certyfikat Uczelnia Liderów. O czym świadczy takie wyróżnienie i czym ono jest tak naprawdę dla uczelni? Proszę Państwa, starania uczelni o certyfikaty, bo chcę podkreślić, że to są nasze starania, które mają podkreślić, że dbamy stale o jakość. Po prostu. Niektórzy się śmieją, że certyfikaty to jest jak gdyby kupowanie sobie tej jakości. Niestety nie. One są często później sprawdzane po to, żeby przyznający je no nie zostali po prostu obśmiani, a my co roku staramy się o to, żeby móc wystąpić o certyfikat, który z liczących się. Na przykład nawet zastartowaliśmy no do wielkiego konkursu, jakim jest teraz Polska, i zakwalifikowaliśmy się, co dla małej uczelni
no i z dużym sukcesem. No właśnie, nie jest to pierwsza nagroda, o której pani profesor wspomniała. Czy jest taka nagroda, która cieszy najbardziej lub bardziej niż inne? Jakieś wyróżnienie? Proszę państwa, każde z tych wyróżnień cieszy, bo te certyfikaty nie tylko pokazują naszą dbałość o uczelnię, ale pozwalają wejść w środowisko niekoniecznie uczelni wyższych. My też jesteśmy przedsiębiorstwem. Kiedy występujemy o certyfikaty jakościowe, to często startujemy wśród różnych przedsiębiorstw, na przykład zachodniopomorskiego. I to jest poznawanie ludzi, środowisk i wychodzenie uczelni na zewnątrz. Ale dla nas bardzo ważny jest certyfikat, który już od wielu lat otrzymujemy. To jest certyfikat uczelni walczącej z plagiatami. My realizujemy pełen program w naszej uczelni sprawdzania, czy prace nie są po prostu bezmyślnie i głupio ściągane. To jest bardzo ważny certyfikat, z którego studenci nie cieszyli się początkowo, ale w tej chwili oni mają poczucie, że nie warto im wciskać tandety pościąganej z Bóg wie jakiego miejsca, bo przy odbieraniu dyplomu dostają także to zaświadczenie, że ta uczelnia miała, czy ja wiem, na tyle silne baczenie na to, jaka praca dyplomowa z niej wyszła, że tenże student, absolwent dostaje też no, to zaświadczenie, pani że jego profesor, praca była własna. A co czuje rektor, gdy widzi w tygodniku Wprost swoją uczelnię w rankingu tych najlepszych uczelni w Polsce? Jakie to jest uczucie? No, my się potwornie z tego cieszymy. Chociaż jak wszyscy państwo wiecie, rankingi często rządzą się regułami dość przypadkowymi. Ale faktycznie nasze no, ogromne starania, bo ten rynek edukacyjny jest bardzo trudny i będzie coraz trudniejszy. Starania mojej ekipy, całej naszej ekipy uczelnianej o to, żeby istnieć w tych rankingach i to co roku na coraz wyższym miejscu są ogromnie rzeczywiste. I co więcej, kandydaci na studia w tej chwili nie mają żadnego problemu, żeby sobie porównywać, posprawdzać wszystko. I o dziwo, i te rankingi, i certyfikaty są brane pod uwagę przy wyborze uczelni. Oczywiście też i inne rzeczy bardzo ważne. Co sądzi pani o takim stereotypie, że uczelnia niepubliczna dysponuje, reprezentuje niższym poziomem nauczania? Jest to niewątpliwie stereotyp, ale co pani profesor właśnie na ten temat sądzi? No oczywiście, że nic dobrego nie sądzę, bo mi się już nawet nie chce powtarzać, że ten stereotyp powstał w pewnym na początku lat 90., kiedy nastąpił ten wysyp uczelni niepublicznych, był ogromny głód kształcenia i rzeczywiście wielkie, tradycyjne uniwersytety, duże uczelnie z wielkimi tradycjami dawały o wiele lepsze wykształcenie niż nowo powstająca, szybko organizująca się uczelnia. W tej chwili już nastąpiła, a to jest stereotyp. Stereotypy mają to do siebie, że deformują rzeczywistość i bardzo często są kompletnie fałszywe, ale bezmyślnie powtarzane. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Bardzo wiele niedużych uczelni niepublicznych kształci świetnie. A co przyciąga studentów do Collegium Balticum? Na czym polega jego fenomen uczelni? Może i to, o czym mówiłyśmy przed chwilą, ale fenomen naszej uczelni, ja naprawdę tutaj to mówię bardzo poważnie, polega na zespole osób w niej pracujących. My jesteśmy ze studentami. U nas rektor wychodzi na każdą przerwę, jest do dyspozycji i z nimi rozmawia. Polega na komunikacji, na tym, że my rozpoznajemy naszych studentów jako naszych. Proszę państwa, wiadomo, że celem uczelni jest porządne kształcenie. Ale nie tylko. Staramy się o taki dobór kadry, żeby student później mówił, a idźcie tam, bo tam nie ma szalonych naukowców, którzy nad nami mogą się znęcać. Idźcie tam, co jest istotne, bo tam się odbywają zajęcia i mamy przewidywalny plan zajęć. Student, czy kandydat na studenta teraz komunikuje się ze sobą.
i przekazuje informacje. Jak się śmieje z podwórka Collegium Balticum. Studenci po prostu o nas plotkują, a to jest bardzo ważne. Czy bycie rektorem to jest łatwe zadanie dla kobiety? Kobiety sukcesu niewątpliwie. Proszę Państwa, śmieję się z tego określenia kobieta sukcesu. Kobieta sukcesu dzisiaj, jak tutaj wiele kobiet o tym wie, to jest kobieta w nieustannym działaniu. Czyli nawet nie zastanawia się nad sukcesem. A jeżeli się działa bez przerwy, to nigdy nie jest takie łatwe. A co najbardziej cieszy w tej pracy? Prawdę mówiąc, jednak nieustający, żywy, nieobojętny dla mnie kontakt z ludźmi i z tym, żeby z nimi rozmawiać o tym świecie, w którym przyszło im się uczyć i zmagać z potwornymi trudnościami. Student jest dla mnie bardzo ważny. I zresztą wiele studentów o tym wie. A jakie są Pani Profesor plany zawodowe na najbliższy czas, marzenia? Czego życzyć właściwie? Plany zawodowe, no to żeby uczelnia utrzymała taki poziom, a oczywiście z roku na rok wyższy i żeby dobrze funkcjonowała na naszym rynku edukacyjnym. To są normalne plany, bo nie zamierzam jeszcze rezygnować. A marzenia to są takie, żeby były światy równoległe. W jednym, w dalszym ciągu robię to, co robię, a w drugim sobie leżę teraz w przepięknej zieleni. Rano wstaję, obserwuję ptaki. Przepiękna zieleń, spojrzałam od razu na nasze przepiękne zielone kanapy, niech to też będzie taki odpoczynek od wiru pracy. Pani profesor Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum była moim gościem. Kobieta sukcesu, niewątpliwie tego będę się trzymała i życzę tego, o czym Pani właśnie marzy, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. No i też myślę, drodzy maturzyści tegoroczni, że taka rozmowa jest potrzebna, abyśmy zastanowili się nad tym, czego właściwie oczekujemy i jak nasza przyszłość powinna wyglądać. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Też zapraszam bardzo. Państwa na krótką przerwę, po której druga odsłona serwisu kulturalnego. Druga odsłona z serwisu kulturalnego, kultura nieco niższa. Drodzy Państwo, koncerty i imprezy. Co dzisiaj ciekawego będzie działo się w Szczecinie, na szczecińskich parkietach? Dziś o godzinie 20:00 rosyjskie wieczory z muzyką na żywo, restauracja Ładoga. Co ważne, wstęp wolny. O godzinie 20:00 studencka terenówka, to oczywiście w Baila Club, wstęp również wolny. No i jak co czwartek w Hormonie Hasanka. O 21:00 Rocker Club, student party, oczywiście wstęp także wolny. No i kina komercyjne, drodzy Państwo. Łowcy głów, szepty, nadżycie, czyli historia Agaty Mróz. No i wkrótce bardzo ciekawy, no i bardzo prześmiewczy film, komedia, jak urodzić i nie zwariować. Takie pytanie, pozostawiam Państwa z tym pytaniem na dzisiejszy wieczór, bo to już koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam Państwa do oglądania nas już jutro o stałej porze. Do zobaczenia.